Ten puch to ma normalcie! Co my zrobiliśmy naprawdę, cała drużyna, cały team. Nie, zrobiliśmy to w 11. Byliście całą drużyną, ale Aleksander, nie, tak powiem ci tak, Aleksander Perka, Aaron Cel, Paweł Krew, Kasper Lambarski, Ignacy Grochowski. Wszyscy przede wszystkim dziękujemy dla was za to, że przyszliście naprawdę, że byliście z nami, dziękuję. Na papierze miały zdecydowaną przewagę nad nami, a nie potrafiły w ogóle wykorzystać przewagi. Ja z Didim na czwórce w ogóle, gdzie nigdy nie grałem na takiej pozycji w seniorskiej koszykówce. Mówię, każdy kto wchodził robił niesamowitą robotę, także mówię, z czapki z głów dla całej drużyny. Jeśli chodzi o play-offy, to jeszcze długa, długa droga. Myślę, że jeszcze drużyny zmienią swoje składy, zmienią swoją w ogóle grę. Myślę, że my też będziemy troszeczkę inaczej grali. Play-offy to jest gra w serii, to nie wystarczy wygrać jednego mecz tak w pucharze, także mówię, cieszymy się z pucharu, natomiast do play-offy jeszcze druga droga. No, zdanie do kibiców, no to i chodź, koniec, chodź ze mną. Pozdrowisz kibiców za mnie. Ja bym chciał powiedzieć, że nasz klub jest młodą organizacją. 14 lat istnienia, 4 lata grania w Ekstraklasie. To wystarczający kapitał, żeby wreszcie zacząć spełniać nasze marzenia. Także dziękujemy ci, Karolu, za to, że spełniłeś nasze marzenia. A, dziękuję, że mieliśmy możliwość wygrywania dla was pucharów. Cieszymy się z tego bardzo i zapowiadamy, że to nie koniec. I zapraszamy na mecze.